Hejka, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, witam was we vlogu. Vlogów nie było mega, mega dawno, aż dziwnie mi się trzyma tą małą kamerę do vlogowania, ale postanowiłam, że przede mną dwa takie dosyć ciekawe dni i że fajnie by było, jakbyście spędzili je mniej więcej ze mną. Dzisiaj mamy środę, jest już godzina 16:30, także w sumie już nie zaczynamy razem dnia, ale wyjeżdżam właśnie, jadę do Krakowa, spotkać się z moimi przyjaciółkami, idziemy na jakąś małą kolację i jutro w sumie będzie troszeczkę dłuższy dzień ze mną, ponieważ od samego rana jedziemy już do Dąbrowy Górniczej, pewne miejsce, także zobaczycie wszystko już jutro. W ogóle jestem w mojej szafie, tutaj są drzwi do mojej szafy, bo jest już dosyć ciemno, a tutaj mam jedyne dobre światło. Czy wy też nienawidzicie tego, że się już ciemni około 16? Dla mnie to jest masakra, ja zaczynam odżywać od 16, a wtedy już jest ciemno, także totalnie nie lubię jesieni, ale musimy jakoś to przeżyć, także zabieram was na dwa dni ze mną. Zostawcie łapkę, jeśli też tęskniliście za vlogami. Muszę się dozahartować troszeczkę do vlogmasów, które zaczynam już od grudnia, więc zaczynamy. W tej chwili jestem z Kalim, którego dawno nie było na vlogu. No, i w ogóle vlogów nie było dawno. Siema, miło mi znowu być na kanale. Tak, jedziemy samochodem, jedziemy do Dąbrowy Górniczej. Jedziemy w pewne miejsce, tak jak wam wczoraj mówiłam. Coś zrobić moimi włosami do Dominika Przybyszewskiego. Zobaczymy, co wyczaruje nowego na moich włosach. Ostatnio on zajmuje się moimi włosami i tak naprawdę jestem mega zadowolona. Także tym razem wyczarujemy jakąś pielęgnację, może jakiś nowy kolorek. Na pewno ci się spodoba, nie? Myślę, że tak. Co by nie było, nawet jakbyś miała słowo. Łyse. Nie, no może nie łyse, ale takie rude jakbyś sobie zrobiła. To też już wolę wyglądało łyse. Ładnie. Jeśli chodzi o dalszy plan, to po fryzjerze pójdziemy sobie coś zjeść. Kajko załatwia sobie w tym czasie jakieś swoje sprawy. No trochę mam rzeczy do załatwienia, więc akurat dobry dzień dzisiaj na to. Ale tutaj są dziury. Straszne dziury, masakra. Kochani, pogoda dzisiaj jest troszeczkę lepsza. Wczoraj było bardzo zimno, jak pojechałam do Krakowa, dzisiaj jest całkiem spoko i ma być jest słoneczko. 17 stopni przez cały tydzień. Nie widać cię. 17 stopni przez cały tydzień. A dzisiaj jest ile? Dzisiaj jest 7, ale kurde, czajcie bardzo, jest, nie wiem, grudzień prawie. No. 17 stopni, będzie pięknie, można iść na rower. Ale drzewa już są okropne, ja nienawidzę takiej jesiennej aury, ale słoneczko jest, także... Znaczy takiej jesiennej, bo tą złotą chyba każdy lubi. Tak, tylko ta złota już się dawno skończyła, ja właśnie mówiłam kiedyś Kaliemu, ostatnio jak te liście wszystkie były takie piękne, że dawno nie widziałam takiej ładnej jesieni, bo naprawdę długo się utrzymywały te liście, przez to, że było słonecznie cały czas. Ale miejscami jeszcze są, tylko zależy chyba od gatunku drzewa. No, jeszcze tak. Jeszcze jakiś czas można zaobserwować, ale nie zawsze. Także my sobie jedziemy i widzimy się niedługo. Po wizycie u Dominika, jak widzicie, włoski są delikatnie odświeżone. Zrobiliśmy delikatną poświatę różowego koloru. Pewnie tego nie zauważycie teraz, ale ja w rzeczywistości widzę. To widać. Ja widzę, halo. Zrobiliśmy też pielęgnację. Włoski są dużo bardziej zdrowe i podcięliśmy grzywkę. Teraz będzie się fajniej układać. Także jak zwykle pozytywna przemiana u Dominika.